No, słuchajcie, na razie rzek zaprzestał szukania kostiumu, bo nie ma się wybrać. Potrzeba do tego kobiecej rynki. I słuchajcie, akurat mi się tak zdarzyło, że dostał informację, że dzisiaj tu na śledzia ma być gość specjalny. No się ponoć banka trochę i spóźniła i tak idzie. Już wiem, że Kaś sam za winklem jest i szuką bez stróży cały czas tak po widowni, czy Kazi sam nie ma. Słuchajcie, jest to nie byle w to. Pani Leokadia Wygódka, ona kiedyś, co po starsi pamiętają, robiła jako babcia klozetowo w hotelu Monopol. A potem za chlebem wyjechała do Niemiec. No i nie wiem, kto ona jest. Pani Leokadio! Pani Leokadio! No nie ma. Jest pani Kaj, jest tam Kaj, pani Leokadia. Jest! Pani Leokadia. No popatrzcie na ta kobieta. Dziwicie się, czy moją ją proszę o to, żeby mi pomogła poszukać kostiumu. Panie Michku, ja bardzo przepraszam, ale z banchowu banka mi pitła i odlewo na pieści lec. Jakie no fajne czarlusy, Jerunie! Pierunie! Już idę. Pójdźcie, pani Leokadio, mam ręka pod, mogę ja? Jerunie! Jak ja się raduję! Jerunie! Panie Michku, ja tu tyle przystojnych mężczyzn widzę, Jerunie! Bo wie pan, od czasu jak ja biorę te hormony na ta menopauza, to mi się tak moje libido poprawiło, godą panu, tak mi się te libido poprawiło, że jak ino fajnego Karlusa obejrza, to mi się tak cycki stramują. Ale pani Leokadio, widzę, że pani... Normalnie mi wszystkie knefle się urywają. Bez to stramocie ta kobluska bez knefli. Bez knefli. A powiedzcie mi, bo widzę, że po tych hormonach fest zarostocie. A weźcie się tu, normalnie cała klotka mu zarośnięto. A tu jakbyście obejrzeli, to normalnie księga dżungli. Bóż afrykański godą, panie Mirku. Ja mi oświecie. Pani Leokadio, pani pozwoli, czy mogę? A może pan, jasne, pani może pan. Czy mogę zadać pytanie? Starsi katowiczanie pamiętają panią, jak robiła pani w hotelu Monopol. Za babcia klozetowo. Panie Mirku, ja jeszcze nie jest tako staro, ale już mnie skleroza męczy, ja już nie pamiętam, czy robiła zachaźliwo w hotelu Monopol, czy w hotelu Monopol mój stary pędził bimber. Siedź panie nad jego łożartą duszą. Ale czemu akurat w toalecie? A bo pan jest młody, panie Mirku, pan nie pominięto tych czasów. Pierwszy to się ze wszystkim trzeba było kryć, pra? Jak się taki zacier pędziło w takim haźlu, jak to tak kapało, tak te piosence. Kap, kap. Płyną muzy, to tak by jakiś emeryt sikoł, ja! Godą panu i tam żaden milicjant nie wlos! No ja, ale... Pani Leokadio... Jezu, nie, jak ten Karlus mi się podobał. A ja się pani nie podobam? A ekstra, ekstra! Trochę panikuje, jak pani tak... Jerunie, ja by pan normalnie tako zrobiła, tako truskaweczka. Nie, lepiej nie! O Jezu! Dziękuję wam bardzo, pani Leokadio. Ale powiedzcie, bo wyście 20 lat wyjechali do tych richtig fajnych Niemiec. No i co dalej? Panie Mirku, ja panu powiem tyle. 20 lat to temu, to te Niemcy byli richtig fajne. Ale teraz tam jest tyle Ausländerów, więcej jak u nas goroli. Ja? No to... No to jak ich jest tak dużo, to jak pani z nimi rozmawia? Normalnie panu godą, ja się z nimi dogadać nie umiem. No właśnie. Ja się musiała na starość poru niemieckich, angielskich i tureckich kurwa mać nauczyć. Ja, żeby się z nimi dogadać. Godą panu. Może się pani skupić na tej naszej rozmowie? A taki grywny Karlus tam siedzi, Jezunie! Ty nie patrz tak na mnie, bo mi się te cyski tak stramują. Normalnie mi tak bluzka wylezie za ronawiem. No to dobrze, pani Leokadio, a co pani teraz porabia? A teraz, panie Mirku, teraz jest kierowniczką Haźla w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli, a! Ale ja godą panu, tam jest zupełnie inna kultura. Normalnie, jak pan wlezie do takiego haźla,
to tam jest ta hiszpańsko glazura, angielsko armatura, niemieckie sedesy, greckie muszle i polskie gówno do tego nie pasuje. Zgodą panu. Pani Leokadio, widzę, że pani jest w centrum europejskiej uwagi. To może pani tutaj wszystkim zebranym tak zdradzi szczegóły, co się działo podczas tego pamiętnego szczytu, tak poza kamerami. Tak poza kamerami, ja? To się tam działo, panie Milku, nie chciałby pan tego widzieć. Normalnie z kuli twardego polskiego stanowiska to pół Unii szczytowało. Ja. A drugie pół to do szwalu dostało. Dotali jak głupie. Normalnie my tam musieli klima założyć, żeby polskie pierwiastki wyluftować. Ja. Pani Leokadio. Ja by panu dała. Ale nie, niech pan te taśki nie trzymie, bo jeszcze z pana zrobią tak jak tego Teletubisia. Pedała zrobią. O. Dobra, pani Leokadio, wracając do przepraszam, do polityki. Jak już pani tak wszystko wie, to rok temu wiemy, że prezydent nie umiał dolecieć do tej Brukseli, nie? Bo to samolot, bo to miejsca nie było. Flik, że miejsca mu brakło. No, a potem przy stole. Bo tam jest wszystko policzone, krzesła są policzone, wszystko. Haźle też są policzone. No. I my mieli problem. Ja musiała nachto, bo od mojego wnuka przynieść. Moje runie, odleciało wam sam to. To ja wam da pani Leokadio mikrofon podkładać. Pierunie, to podkładaj mi. Ja. Słuchajcie, pani Leokadio. To teraz już tak trochę tej polityki już na bok i powiedzcie, bo tak fajnie wyglądacie, nie wypadało spytać o rocznik, ale wiem, jak macie lot. Jechu, nie, jeszcze wszystko było na miejscu, panie Milku. Niech pan się pomaco. Ja mam cycki żałe jak te banie na działce. Ale ludzie patrzą, moga tak? Może pan. Normalnie wie pan, jak w zeszłym roku, jak gruła w haźlu pękła, jak mnie oblało tą golką wodą, to ją choć było parzono wyleciała i prosto rzek na dyskotekę wpadła. To mnie mi z mokrego pod koszulka obrali. Godą panuje. Takie mam wzięcie, pierwsze. Pani Leokadio, dobra, już dość tej polityki, dość o tej pracy, bo tak chciał zapytać, jak się pani teraz tak robi pomimo upływu lat? Jak tam to wszystko wygląda? Ja panu powiem, panie Mirku, ludzie, jak pierwy byli świnie, tak są dzisiaj. Ja, a jeszcze gorzej, bo pierwy to trzeba było jednym listkiem ta sprawa załatwić. A dzisiaj to taki nowobogacki wlezie do tego haźla, pół roli wybabro i jeszcze palce zmarzy. Pierun jeden. Przyjdzie taki łożarty naprany, wyciąga ten szlauch jak Feuerman i leje jak z platformy do PiSu. Nie, do PiSuaru chciała powiedzieć. No, a poza tym, ja panu powiem, te haźle fajnie, wszystko te PiSuary, ale one są czasami za ciasno. Jeden przy drugim. Jak tak trzech chłopów na roz wlezie, to nie roz przez cufal, jeden drugiemu ten wichajster wyciągnie. Ja normalnie godzę panu. Pierwszy to by normalnie dostał po pysku, a dzisiaj to do Parady Równości zapisują. No pani Leokadio, naprawdę to była taka lekcja tego, co tam się dzieje w tej Brukseli. Bardzo pani dziękuję, że pani tu do nas przyjechała dzisiaj. Ja potem tam panią znajdę na tym, za kulisami, że pani pomogła mi fajny kostium wybrać, ja? Bo widzę, wy macie fajny gust, jak ten, Jacykow. A mogę mieć jeszcze jakieś życzenie? No bardzo proszę, dla pani wszystko. Pierunie, bo wiecie, bo teraz mają welować na ta Unia Europejska, te wybory do Europarlamentu, żebyście wiedzieli, na kogo macie welować. Bo u nas wszystko jest normatywne, haźle, sedesy, wszystko jest wymierzone. A jak wy będziecie na przykład wylować na takiego kalisza, to co mamy robić? Norma tako, a żyć tako! Pani Leokadia Wygódka, wielkie brawa! No i pani Leokadia mi tam zostawiła samego, a nie. No, spokojnie. A po coście sam przyszli? No, bo my mamy niespodziankę.